poniedziałek, 11 września, to poranny program w Polsce.pl. Teraz spojrzymy, co na portalu w Polityce.pl. Alek Majewski ze mną, witaj Alku, dzień dobry. Na pewno będzie o Amber Gold, ale o tym powiemy za chwilę. Na pewno będzie o reparacjach wojennych, ale potem o tym powiemy za chwilę. Na pewno będzie też o Trybunale Konstytucyjnym i o tym powiemy teraz. Cóż można dodać, Trybunał Konstytucyjny. Do tej pory mówiło się, Trybunał Konstytucyjny coś orzekł, to tak jak Roma locuta causa finita. Okazuje się, że zapewne teraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wydawałoby się kończą poszczególne sprawy, no jednak będą kwestionowane, bo to jest stała metoda totalnej opozycji, ale do rzeczy. Czyli ten jeszcze chwilę temu nieomylny Trybunał być może nagle okazał się tym złym Trybunałem, złym pisowskim Trybunałem, który nie ma prawa oceniać. Ale jeżeli chodzi o orzeczenie, o którym mówisz, Trybunał orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do oceniania wyboru prezes Trybunału Konstytucyjnego, zasadności tego wyboru i wreszcie legalności. Pamiętajmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest takim organem, który jest właśnie upoważniony do tego, aby wydawać orzeczenia, jeżeli chodzi o rozmaite spory kompetencyjne. Warto zwrócić uwagę, że zdanie odrębne złożył jedynie sędzia Leon Kieres, natomiast jeżeli chodzi o pozostałych sędziów, to raczej tutaj była zgoda, nikt nie miał wątpliwości. Warto zaznaczyć, że sędziowie zdecydowali o tym, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym właśnie sporów kompetencyjnych w tym konkretnym przypadku no, są niezgodne z konstytucją. Jeżeli tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, to cóż możemy dodać? Powinniśmy to przyjąć. Obawiam się jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, że jednak dalej będzie to budziło wątpliwości ze strony określonych polityków. Będziemy się przyglądać i tym określonym politykom, i tym zdaniom, które się będą pojawiać. Na pewno będą dziś na portalu w Polityce.pl rozmowy na ten temat. Sprawa reparacji wojennych. Od jakiegoś czasu toczy się dyskusja i debata na ten temat, czy nam się należą, czy są przedawnione, czy nieprzedawnione. Wydaje się, że ta opinia Biura Analiz Sejmowych wszystko stawia jakby na nogach z głowy, bo czasami tak ta dyskusja wyglądała. Wiadomo, że te reparacje nie są przedawnione i są nam jak najbardziej należne, i o tym też dzisiaj na portalu na pewno będzie. Tak, wczoraj przedstawiliśmy rozmowę z posłem Arkadiuszem Mularczykiem, który był tym parlamentarzystą, który bardzo aktywnie działał na rzecz... To na jego zamówienie ta analiza dokładnie została stworzona, tak. Na rzecz postawienia tej sprawy, tak wspomniałeś, na nogi. Dzisiaj ten temat będziemy kontynuować w licznych rozmowach, jakie ukażą się na portalu w Polityce.pl. Już teraz zapraszam do lektury tych wywiadów. Pamiętajmy o tym, że przez dziesiątki lat sprawa reparacji wojennych była jak Yeti. Ktoś coś słyszał, ktoś coś mówił, a w zasadzie nie sprawa reparacji, to sprawa zrzeczenia się przez Polskę. Wszyscy wiedzieli o jakimś zrzeczeniu, tak naprawdę wszyscy odwoływali się tylko i wyłącznie do jednej publikacji. Teraz wreszcie politycy partii rządzącej wzięli się za konkrety, jak chociażby poseł Arkadiusz Mularczyk. Będziemy przyglądać się tej sprawie, bo rzeczywiście jest się po prostu o co bić. Po wakacjach sejmowych wraca Sejm w tym tygodniu, wraca także komisja Amber Gold. Już dzisiaj dwa pierwsze przesłuchania, trochę nadrabiamy ostatnie posiedzenie, kiedy nie udało się przesłuchać między innymi Ireneusza Dylczyka i Mariusza Olecha. To biznesmeni, to ludzie związani z branżą lotniczą. Dziś te przesłuchania. Tak jak powiedziała przewodnicząca tej komisji Małgorzata Wasserman, wątek lotniczy będzie kontynuowany. Właśnie komisja zwróciła uwagę na ten wątek lotniczy. Pamiętajmy, że sprawa OLT Express to jedna wielka niewiadoma. Jeżeli zwrócimy uwagę na cały zakres afery Amber Gold. Dlaczego? Otóż jak to możliwe, że ktoś taki jak Marcin P. dostał możliwość tworzenia własnego biznesu, a co więcej rozszerzania swojej działalności? Mówimy przecież o branży lotniczej, branży, która powinna być otoczona, powinna być obwarowana określonymi warunkami, tak aby zapewniać bezpieczeństwo. Okazuje się, że niektóre osoby mogły pozwolić sobie na więcej swobody. W tym przypadku było podobnie. Pamiętajmy o tym, że Marcin P. tak naprawdę mimo rozmaitych problemów z prawem nie spotykał jakichś wielkich przeszkód na swojej drodze. Dlaczego tak się działo? Właśnie o to będą pytać posłowie z komisji do spraw Amber Gold. Dlaczego państwo roztaczało taki parasol ochronny? A właśnie zeznania tych dwóch biznesmenów powiązanych z branżą lotniczą na pewno przybliżą nas do prawdy. Pamiętajmy o tym, że właśnie te osoby składały przed prokuraturą bardzo ciekawe zeznania. Miejmy nadzieję, że potwierdzą to również w obliczu komisji do spraw Amber Gold. Wielokrotnie pisaliśmy w tygodniku sieci i na portalu w Polityce.pl, że OLT to miał być ten biznes, który pozwoli wyprowadzić pieniądze z piramidy finansowej Amber Gold. Alek Majewski, dziękuję bardzo. Dziękuję.
portal w polityce.pl. Za chwileczkę przegląd wydarzeń dnia w Polsce.pl poprowadzi Agnieszka Ponikiewska, później Aleksandra Rybińska omówi zagraniczną prasę, a mniej więcej 20 minut po 11 gościem Wojtka Biedronia będzie właśnie Małgorzata Wasserman. Tuż przed dzisiejszymi przesłuchaniami będziemy mówili o tym, co się wydarzy na dzisiejszych przesłuchaniach przed Komisją Sejmową. Zapraszam, zostańcie państwo z nami.